reguły, zanim mag zacznie podsmażać wrogów kulami ognia, musi najpierw ostro zakuwać magiczne zwoje. Na szczęście w Magicce nauka zaklęć jest dużo bardziej bezstresowa. Gra oferuje ogromną wolność w tworzeniu zaklęć. Z 8 składników, jak ogień i elektryczność, budujemy kombinacje, a tym samym odkrywamy nowe czary. Jedne spowalniają przeciwników, inne ich dezintegrują. Możliwości jest wiele, a zabawa z ich poznawania wielka. Niestety opanowanie ich rosnącej liczby szybko staje się trudne. W efekcie podczas walki, szczególnie jeśli gramy w trybie sieciowym, łatwo o chaos, który może się tragicznie skończyć dla nas i innych magów. W grze zgłębiamy losy sztampowej krainy fantasy. Twórcy wprost naśmiewają się z różnych ułomności gier fabularnych oraz utartych schematów. Prześmiewczy klimat stanowi miły dodatek do rozgrywki. Życie uprzykrzają błędy w wykonaniu gry. Wielu graczy ma problemy już z samym jej uruchomieniem. Jeśli poszczęści się Wam i Magicka zadziała bez problemów na Waszym komputerze, otrzymacie jedną z oryginalniejszych produkcji o magach. Warto się zainteresować tym zestawem małego magika.